Jakub R., jeden z zatrzymanych i afera reprywatyzacyjna. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, już w roku 2014 w związku z wątpliwościami dotyczącymi przejęcia jednej z nieruchomości przez rodzinę Jakuba R., urząd złożył zawiadomienie do prokuratury, jednak sprawa została umorzona. To cytat z oświadczenia warszawskiego ratusza w związku z dzisiejszymi porannymi zatrzymaniami. Pytałem o to, jak mogą owe zatrzymania wpłynąć na sprawy reprywatyzacyjne w Warszawie, na ile mogą rzeczywiście jakoś ten proces usprawnić i wyjaśnić, na ile staną się być może przeciąganiem politycznej liny. Znaliśmy, nie znaliśmy, to nasz człowiek, to oni go zatrudnili i tak dalej, i tak dalej. To jest znany mechanizm, nie tylko w polityce, jak cię złapią za rękę, to mów, nie twoja ręka. Czy to jest gra polityczna? Oczywiście, reprywatyzacja, dzika reprywatyzacja w Warszawie jest elementem politycznego sporu, bo odbywa się to na linii Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno, żeby przede wszystkim partia rządząca nie chciała wykorzystać słabości swojego oponenta do tego, żeby go pognębić, szczególnie, że tutaj nie mówimy właściwie tylko o słabości, co o systemowej niemocy państwa, zresztą sięgającej oczywiście nie tylko rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz czy w ogóle PO, ale niemocy państwa III Rzeczpospolitej tak naprawdę, bo przecież każdy rząd próbował się zmagać z reprywatyzacją, próbował swoje projekty reform i ustaw do Sejmu zgłaszać i każdy po kolei po prostu o ten mur się rozbijał i to trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast dzisiaj, ponieważ rządzi Hanna Gronkiewicz-Waltz, no i wtedy i akurat dzisiaj ta afera, dzisiaj właściwie już w zeszłym roku, nabrzmiała do takiego stopnia, że dłużej się nie dało jej tuszować, co akurat nie jest zaletą zasługą polityków, co środowisk i ruchów miejskich i dziennikarzy przede wszystkim, bo to oni potrafili znaleźć jakąś prawidłowość w tym rozproszonym sprawstwie, bo tak chyba możemy nazwać się aferę reprywatyzacyjną. No ale politycy zazwyczaj najchętniej się podczepiają pod takie sukcesy, najchętniej kapitalizują taki zysk. Dzisiaj bym był zdziwiony, gdyby PiS na wszelkie możliwe sposoby, bo przecież prokuratura jest też w rękach rządowych, chociaż oficjalnie niezależna. No dziwiłbym się, gdyby nie próbowała Prawo i Sprawiedliwość tutaj wykorzystywać słabości swoich oponentów, no szczególnie, że ona jest wyraźna, wina jest bulwersująca i chyba każdy dzisiaj, który się choć trochę tym sprawą zainteresował, no to sądzi, że czas na odpowiedzialność karną, bo już dłużej nie da się zamiatać pod dywan reprywatyzacji i ktoś w końcu musi ponieść za nią odpowiedzialność. Wspomniał pan o prokuraturze. Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, powołał trzy zespoły, które mają zajmować się właśnie przypadkami ewentualnych nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. W tym momencie te zespoły zajmują się około setką tego rodzaju spraw. Być może dojdzie do kolejnych zatrzymań. Tak czy inaczej, za kilka tygodni ruszy komisja weryfikacyjna. To będzie ciało, które jakoś tę sprawę rozwiąże, rozwikła. Dobrze, że w ogóle cokolwiek jest robione, bo kiedy zaczyna się egzekwować sprawiedliwość nawet w sposób, który od strony formalnej może być poddany pod dyskusję, jakie osoby mają w tej komisji uczestniczyć. Tutaj mówimy o jakimś rodzaju kompromisu pomiędzy polityką a ruchami miejskimi, ale każdy taki ruch, który zmierza do prób rozwikłania tej sprawy tak szalenie zagmatwane, jest dobry. To znaczy ja akurat uważam, że pod tym względem minister Ziobro jest człowiekiem na właściwym miejscu, bo chociaż jego stanowczość i chęć rewolucjonizowania prawodawstwa i systemu sądowniczego w Polsce czasami bywa dla niego i dla tego systemu kłopotliwa, to akurat pod względem ustawy reprywatyzacyjnej, afery reprywatyzacyjnej i prób znalezienia winnych, wydaje mi się, że to jest osoba, która swoją energię i nieustępliwość wykorzysta właśnie w celu osądzenia nawet symbolicznego winnych i cieszę się, że akurat robi to ten minister, bo mam wrażenie, że jeżeli będzie tutaj konflikt, a on niewątpliwie występował niejednokrotnie na linii środowiska adwokackie, sędziowskie, urzędy miejskie i politycy, to nie będzie miał wątpliwości, nie będzie starał się kogokolwiek kryć w tej sprawie, bo sam tak już ma z środowiskiem sędziowskim i adwokackim na pięku, więc nie ma specjalnie interesu w tym, żeby kogokolwiek tutaj chronić czy kryć. I akurat tak jak podkreślałem wcześniej, sądzę, że
pewna taka nadpobudliwość ministra, bo niesamowicie dużo się dzieje wokół Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym przypadku jest jego zaletą. O sądownictwie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Wróćmy na moment jeszcze do spraw reprywatyzacyjnych. Ma powstać komisja weryfikacyjna, która będzie badała sprawy z przeszłości. Grupa mniej więcej 9 osób, która będzie musiała zająć się kilkoma tysiącami spraw, ale o tym jeszcze z pewnością w przyszłości porozmawiamy. Teraz skupmy się na jeszcze jednym wątku, podkreślanym bardzo często przez ekspertów zajmujących się prawem nieruchomości. Mianowicie potrzebna jest to systematycznego, systemowego rozwiązania tej sprawy. Potrzebna jest ustawa. Tymczasem wśród polityków nie widać woli do stworzenia takiej ustawy. To bardzo dobry papierek lakmusowy na intencje PiS-u. Czy chce z reprywatyzacji uczynić tylko element takiego, jakby to powiedzieć, takiej publicznego wymierzenia sprawiedliwości? Czy minister Ziobro będzie chciał być trybunem ludowym? Czy jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak pan redaktor podkreślił, zajmie się sprawą systemowo? Bo bez ustawy reprywatyzacyjnej nawet szukanie winnych i ich ukaranie i w jakimś sensie zadośćuczynienie nie będzie kompletne, nie będzie całościowe, jeżeli takie sytuacje będą się mogły powtarzać. Oczywiście nie jesteśmy już w tym samym momencie, w jakim jeszcze byliśmy 10 lat temu. Jest też mała ustawa reprywatyzacyjna, natomiast mała ustawa to za mało. Potrzeba całkowitego rozwiązania tego problemu, być może tak jak to zrobiły kraje postkomunistyczne, bo właściwie tylko Polska jest dzisiaj w takim położeniu, jakimś takim ostrym cięciem stwierdzić, że od tego na przykład roku, jeżeli się nie zgłosi właściciel, to prawa zostają przyjęte przez miasto, na pewno będzie dużo poszkodowanych, na pewno będzie dużo głosów przeciwnych, ale jeżeli się tej sprawy nie rozwiąże trochę jednak jak skalpelem, i w pewnym momencie trochę krwi się nie upuści, no to będzie się ta rana jeszcze tą retoryką taką chirurgiczną, mówiąc trochę, babrać. I tak jak widzieliśmy to przez te dekady, koszt obsługi i straty Skarbu Państwa ze względu na aferę reprywatyzacyjną są znacznie wyższe, i to sprawdzałem dokładnie, kiedyś pisałem artykuł do rzeczy na ten temat, znacznie wyższe, wielokrotnie wyższe niż koszty, które by na przykład poniosł Skarb Państwa płacąc odszkodowania osobom, które by się mogły zrzec tytułów roszczeniowych do nieruchomości czy do gruntów. Zamykając temat teraz na zawsze po prostu. Tak, im dłużej sprawa jest nierozwiązana, tym więcej kosztuje. Im dłużej czekamy, tym więcej nas kosztuje. Gdybyśmy tę sprawę rozwiązali na przykład 20 lat temu, to dzisiaj by nie było w ogóle żadnej afery, a Skarb Państwa by oszczędził miliony, dziesiątki milionów złotych, więc tutaj każde zaniechanie kosztuje. Jeżeli PiS chce robić więcej niż takie polityczno-sądownicze show, to ma świetną okazję, żeby się wykazać. Tymczasem funkcjonuje mała, tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna, której sama nazwa już wskazuje, że po niej powinna była nastąpić ta duża, czy ta wielka ustawa reprywatyzacyjna, po której ani widu, ani słychu. No, Trybunał Konstytucyjny był też ciałem, który wcześniej oponował przeciwko ustawie reprywatyzacyjnej, twierdząc, że nie można pozbawić kogoś prawa do własności w sposób taki odgórny, zakładając, że ma tyle i tyle lat, żeby się o to ubiegać, bo może ktoś nie wie, może ktoś jest za granicą, przecież tutaj mówimy w dużej mierze o mieniu pozrzutowskim i tutaj no, między innymi właśnie na tym obszarze dochodziło do najbardziej rażących, skandalicznych nadużyć, kiedy ktoś, kto teoretycznie miałby 120 lat, nagle się odnajdywał i roszczenia swoje na papierze, na świstku papieru niejednokrotnie przekazywał jakiemuś prominentnemu adwokatowi za 50 zł. No ale to jest właśnie pytanie o to, co takiego poszło nie tak w ogóle w III Rzeczypospolitej, że i parlament, i senat, i Trybunał Konstytucyjny, i cała rzesza kolejnych kadencji przy różnych partii politycznych, od SLD przez AWS, Unię Wolności i tak dalej, jak to się stało, że każdy próbował, tylko nikomu się nie udało, skoro i w Niemczech, i w Czechach, i na Węgrzech, właściwie wszyscy potrafili w pewnym momencie taką grubą kreskę reprywatyzacyjną zrobić, odciąć się od tych zaszłości. No, w Polsce niestety mamy ten problem, że prawo nie zawsze jest sprawiedliwe, jeżeli się PiS-owi właśnie uda ten pierwiastek sprawiedliwości wprowadzić, no to właściwie będzie odpowiadał swojej nazwie, czyli chyba wypełni misję. A jeżeli nie, no to
no to ludzie na pewno tego nie zapomną. To jeszcze długo o tym temacie będziemy rozmawiali, a jeśli chodzi o dzisiejsze zatrzymania... Przecież Kraków jest też ogromnym tematem, który powolutku wchodzi. Problematyka reprywatyzacji krakowskiej, jeszcze bardziej uzależnionej od roszczeń byłych mieszkańców, na przykład Kazimierza, Żydów. No to temat rzeka, który... Ja bo jestem z Krakowa, więc tam to gdzieś tam się tli w mediach lokalnych, ale przyjdzie czas, że i będzie afera taka druga jak w Warszawie, może nie tak głośna, bo tam mediów nie mamy, ale myślę, że nie chcę tego mówić z uśmiechem, ale myślę, że prędzej czy później no, trzeba będzie też zobaczyć, że to jest problem nie tylko stolicy, ale tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, strukturalny problem. Tym bardziej potrzebne są systemowe rozwiązania. Jeśli chodzi o dzisiejsze zatrzymanie, do tego tematu powrócimy po godzinie 15:15. Na razie kwestie reprywatyzacji, czy to w Warszawie, czy w Krakowie, odłóżmy na bok, skupmy się na sądownictwie. Dziś po południu w siedzibie Rady rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi oczywiście o planowaną reformę sądownictwa, przede wszystkim o nowelizację ustawy o KRS, zgodnie z którą, mówiąc w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu, wybór sędziów do KRS będzie dokonywany przez parlament. Biorąc pod uwagę wypowiedzi kilku znanych przedstawicieli środowiska prawniczego, wielkich protestów nie słychać. Wielkich nie słychać może jeszcze, bo na razie są to plany, natomiast sama ta zmiana jest fundamentalna, bo mówimy o wyborze 15 sędziów przez parlament, z 25, których łącznie ma Krajowa Rada Sądownictwa, z czego i tak już część wybiera prezydent, posłowie, częściowo samo środowisko wybiera. No i problem jest z kategorii fundamentalnych, bo jeżeli przyjąć, że zapis ustawy mówi tak, że wybieranych jest 15 sędziów, tylko nie precyzuje, kto ich wybiera, a środowisko adwokackie uznało a priori, że no dobrze, to wybieramy spośród własnych przedstawicieli i sami siebie nominujemy, bo pewną część jednak tych nominacji mają politycy w swoich rękach i gdzieś to przez dekady funkcjonowało na zasadzie no, jakiegoś takiego utrzymywania się w niezależności środowiska sędziowskiego, które nie ma tego obciążenia politycznego. Z drugiej strony, jak Ministerstwo Sprawiedliwości, a szczególnie Zbigniew Ziobro twierdzi, taki stan powodował jednak jakiś rodzaj takiego rozszczelnienia takiej czujności sędziowskiej. Ten parawan niezależności, niezawisłości KRS-u, który był oparty tylko na tym, że nie ma żadnego odgórnego nakazu, być może też jakiś rodzaj, nie wiem, patologii sędziowskich uprzywilejowywał w takim sensie, jeżeli można rozumieć, że ktoś, kto sam z siebie nominuje ze swojego środowiska, nie będzie mu szkodził. Więc być może pewni sędziowie, którzy mieli inne poglądy, niekoniecznie dla KRS-u wygodne, byli marginalizowani. To są oczywiście spekulacje. Natomiast sądzę, że ja już rozmawiałem z kilkoma profesorami akurat na ten temat, bo trochę się tym ostatnio zajmowałem i nikt nie jest, nawet profesor Coll nie jest aż tak krytyczny wobec tego pomysłu, bo wie, że w środowisku sędziowskim nigdy się tak naprawdę nie dokonała żadna istotna reforma od lat 90., kiedy właśnie ustanowiono KRS. Jest to trzecia władza, która została całkowicie zaniedbana, jeżeli chodzi o takie gruntowne reformy. Tylko nie wiem, czy to nie jest trochę jednak wylewanie dziecka z kąpielą, ponieważ jeżeli to parlament będzie wybierał tych sędziów, czyli tak jak zgodnie z logiką ministra Ziobry, w demokratyczny sposób, z demokratycznym mandatem, będzie to ciało stanowił, no to jest też pokusa taka, żeby sędziowie tak sądzili, żeby to było korzystne dla polityków, którzy ich będą wybierali, na ile te zależności między polityką a systemem sądowniczym będą jakieś niebezpieczne i będą rodziły rodzaj podejrzenia o jednak jakieś takie układanie się z władzą. No takie pytania są istotne i one są oczywiście na miejscu. Natomiast nie powiedziałbym, że... pytanie o niezależność sędziowską. Na tym się tak naprawdę opiera cały KRS, jeżeli on ma być, czy taką ma pełnić funkcję samorządu sędziowskiego, rodzaj takiego organu nadzorczego, a jednocześnie ma być w tak dużej mierze, właściwie to by, jakby tak zliczyć, to chyba 2/3 kandydatów byłoby wybierane przez polityków pośrednio bądź bezpośrednio, no to już jest pytanie, czy to ciało pełni swoją funkcję. Nie powiedziałbym nigdy, że to jest niekonstytucyjne, ponieważ jest to dyskusyjne i to wielu profesorów, z którymi rozmawiałem, potwierdziło, że ten zapis jest, jak to w polskim prawie często bywa, niedoprecyzowany, w związku z tym w zależności od interpretacji można powiedzieć, że jest to niezgodne z konstytucją, bo przecież władza sądownicza jest niezależna, ale z drugiej strony sama ustawa o KRS nie doprecyzuje, kto ma wybierać tych konkretnie sędziów, więc taki klasyczny prawny galimatias.
Ale być może wielu sędziów nie wypowiada się tak dramatycznie, tak radykalnie, właśnie z tego powodu, że ma świadomość, że to rodzi pewne nadużycia, bo może je rodzić, ale nie jest to warunek konieczny tych zmian. Znaczy te zmiany nie spowodują, że to się na pewno stanie, tylko może być takie zagrożenie. Jeżeli jeszcze się doda do tego wątpliwy status prawny, przynajmniej w oczach wielu prawników, to ja akurat niekoniecznie podzielam ich zdanie w tych kwestiach odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, no to już rozumiem, dlaczego opozycja może bić w tarawan, tak, że tutaj mamy już kolejne ciało prawnicze, sądownicze, które władza stara się zagospodarować. I tutaj na koniec dodam jedną rzecz. Jeżeli, a niestety nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała ta ustawa w szczegółach. Jeżeli na przykład okazałoby się, że ten wybór przez parlament 15 sędziów odbywałby się na przykład 3/5 głosów, albo jeszcze większymi proporcjami, tak żeby się musiała opozycja z rządem porozumieć, to wcale by nie było takie bez sensu. Jeżeli by oznaczało, że jednak pewien kompromis musi zaistnieć, plus legitymizacja demokratyczna, tak to ujmijmy, i wyciągnięcie KRS-u spod ciągłego takiego rządu samego swojego środowiska. Gdyby tak było, to bym powiedział, okej, ciekawa zmiana. Jeżeli się okaże, że wystarczy, że obecna większość parlamentarna będzie mogła dokonywać takich wyborów, no to sądzę, że jest to szkodliwe. Zamykając ten wątek, spodziewa się pan, że sędziowie pójdą na barykady? Nadzwyczajna kasta ludzi? No nie wiem, czy pójdą na barykady. Może jakaś konferencja będzie i tam prezes Szepliński przyjdzie i z jakimś takim, nie wiem, wieńcem. No dobrze, no, może trochę ironizuję, żartuję, jak piję sobie. Problem po prostu jest realny w tym sensie, że środowisko sędziowskie domaga się, wymaga reformy, tylko nie wiem, czy to jest dobry lek na tą akurat konkretnie chorobę. Czas pokaże. Przypomnijmy, dziś po południu za mniej więcej 2 godziny w siedzibie Rady rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi przede wszystkim o nowelizację ustawy o KRS, zgodnie z którą, mówiąc w uproszczeniu, wybór sędziów do właśnie Krajowej Rady Sądownictwa ma być dokonywany przez parlament. Tutaj się zatrzymajmy, jeśli chodzi o sprawy sądownictwa. Jeszcze rzut oka na wydarzenia jutrzejsze, czyli konferencję Instytutu Pamięci Narodowej i spotkanie, na którym badacze mają odnieść się do dokumentów przekazanych Instytutowi przez wdowę po Czesławie Kiszczaku. Chodzi m.in. o teczkę Bolka i jej autentyczność. Cóż, wydaje się, że mieli rację ci historycy, którzy już od wielu lat, i nie tylko historycy, twierdzili, że Lech Wałęsa, choć nie przekreśla tego życiorysu i dokonań, jednak był agentem Służby Bezpieczeństwa w latach 70. Tą współpracę podjął, mając świadomość i konsekwencji, później się z niej wycofał. No i dzisiaj Lech Wałęsa niestety zbiera żniwo lat tego uporu przedziwnego w sumie, w którym tkwił, wypierając każdy rodzaj spekulacji na ten temat. Pamiętamy, jak się w stosunku do Anny Walentynowicz odnosił i wszystkich ludzi, którzy otwarcie go o takie kontakty posądzali. Pamiętamy, co się działo w czerwcu 1992 roku, jak wyglądała nocna zmiana. I to jest jednak niestety haniebny epizod w życiorysie Lecha Wałęsy, nawet nie ta sama współpraca, bo nie chcę oceniać człowieka w tamtym czasie, sam nie wiem, jakbym się zachował. Natomiast z perspektywy, nie wiem, kogoś, kto obserwuje życie polityczne, to w jaki sposób Lech Wałęsa się ustosunkował do tych wydarzeń, jak za wszelką cenę niszczył wszystkich ludzi, którzy jak już dzisiaj się prawdopodobnie okazuje, a jutro się okaże, już tak niemal na 90% mówili prawdę, no to jest coś, co jest ogromną rysą na życiorysie Lecha Wałęsy i dla mnie osobiście nie ma w tym niczego satysfakcjonalnego z perspektywy historyka, bo chyba historyk nigdy się nie powinien cieszyć, że dotarł do dokumentów, które kogoś stawiają w złym świetle. To w ogóle nie jest emocja, która powinna towarzyszyć w przypadku odkrywania dokumentów, badania ich kontekstu historycznego. Natomiast to, co możemy powiedzieć wprost i otwarcie, to, że niestety dzisiaj trzeba by było pociągnąć do jakiegoś rodzaju moralnej odpowiedzialności tych wszystkich, którzy wiedzieli, co Lech Wałęsa robił, i w sposób otwarty, niemalże mówiąc, bezczelny. Bezczelny. Twierdzi, że nigdy nie było miejsca.